Hejka, moi drodzy, z tej strony TSEO. Witam was w kolejnym odcinku w naszym customie do Tomb Raider. Rome wasn't built in a day. Autorką jest Agent XP, a my kontynuujemy dzisiaj naszą zabawę. Ja zabrałam sobie w ostatnim odcinku tutaj ten Trident. Pytanie, czy ja jeszcze powinnam sobie może tutaj gdzieś napełnić ten bukłak, czy nie bardzo? Pytanie takie za 100 punktów, tylko że ja już mnie tam nie ma u góry. Ja już to nalałam i w sumie nie pomyślałam, bo teoretycznie ta woda jest i tak sobie myślę, że może jeszcze być później potrzebna. I tak mieliśmy chyba bodajże w customie The Quest of Gold. Pamiętacie nasz tasiemiec? Tam trzeba było za każdym razem pamiętać o tym, że jak wykorzystujemy bukłak, to trzeba było go od razu napełniać. Więc ja, słuchajcie, już mając takie, że tak powiem, przeboje tutaj z tego typu sekwencjami, wolę sobie już to napełnić w razie, gdyby był jeszcze nam potrzebny. Okej, moi kochani, ja schodzę na dół i co? I teraz tym trójzębem powinniśmy lecieć do tego Posejdona. Tylko teraz, gdzie on był, powiedzcie mi, moi drodzy. Którędy powinnam iść do tego Posejdona? Nie będę mieć tutaj nigdzie żadnego skrótu otwartego. Tu jest jakaś brama. Troszeczkę się gubię, muszę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o te sekwencje tutaj z tymi bramami, tymi skrótami. Ale wydaje mi się, że chyba jestem w dobrym miejscu. To był ten ryneczek, to chyba nie do końca. No nic, idę, słuchajcie, w kierunku tej pizzerii, no bo nic innego mi nie pozostaje. Ja nie widzę żadnej innej dalszej drogi. Po prostu ja tego nie widzę. Tutaj? Tu coś jest. A, to tu chyba się otworzyło wtedy. To będzie chyba tu. Chyba tak. Bo tam się szło do tej babki z pizzą. Tak? A tutaj będzie Posejdon? Czy no Posejdon? Posejdon, Posejdon. Tak, to tutaj. Boże. Przynajmniej mamy to. Jestem ciekawa, co się podzieje w momencie, kiedy włożymy tego trójzęba. Ale okej. Wkładaj. No i? Aha. Coś wypadnie. Moneta, no tak, bo przecież my nie mamy papy na tą pizzę. Okej. Ma to sens. Ma to sens, moi drodzy. No. Okej, tylko że tam się pojawił ten chyba jeden z mafiozów Bartoliego, nieprawdaż? Pytanie, czy jakbym tam wyszła bez kasy, to czy bym musiała go ubić i jak by to wyglądało? Ciekawe, czy jest taka w ogóle opcja? W sumie nie sprawdziłam tego na dobrą sprawę. A szkoda. Czy można było tą pizzę zabrać bez papy i tak po prostu w czapę mu dać i już i zabrać pizzę? Czy faktycznie musiałam zdobyć tą monetę? Ale okej, nie będziemy tutaj testować. Pizzeria jest tu zaraz obok, więc rzut beretem. Dobra. Zobaczymy. O? What do you want? One margarita pizza, please. Here, take it. And get out. Thanks. Okej. Ciekawe, czy co oni mu tutaj zrobili, temu właścicielowi tej pizzerii? No też się tak w sumie zastanawiam. Bo on tutaj z taką obstawą, jakby gościa gdzieś tam maltretowali, trochę to tak wygląda. Masz i spadaj. Dobra. Teraz potrzebuję tutaj do tej babeczki. Czy to było w tym miejscu z tą pizzą? Tak. Dobra. Ciekawe, co ona nam tutaj pozwoli zrobić. Generalnie powinna pozwolić nam przejść jakby na drugą stronę ulicy, a żeby to zrobić, musimy to zrobić chyba przez jej, że tak powiem, mieszkanie. No nie, no serio. Serio. No nie, no ja tutaj nie wejdę.
ona się tutaj nie chce złapać, to może poczekajcie, może bardziej tutaj, przy tej krawędzi. W czym jest problem? O, tak. Bardziej przy tej krawędzi po prostu. W porządku. Here's your pizza. Enjoy. Thank you. You can reach next street if you go out of the front door of the apartments. Thanks. But doors aren't really my thing. You crazy? Just don't break anything. Okej. Okay. Ale słuchajcie, no otworzyła nam jakieś drzwi, a te? Bo ja w sumie tych wcześniej sobie tutaj nie... Aha. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Czy jest coś w tym mieszkaniu? A przecież ja nic nie zbiłam, głupia babo. A tu nie ma nic takiego. Jeszcze nic nie rozwaliłam. O co jej chodzi? Teraz już rozwaliłam. Teraz możesz się odzywać. Pytanie, z którego okna powinnam zaskoczyć. Sobie tutaj popatrzę. Patrzcie, widzicie to? Tam jest jakieś łapkowane i coś tam jest kitrane. Ja to widzę. A można by było... Tu chyba nie będzie... Nie wiem, czy to nie będzie ten ogród, park, w którym będzie kolejna podpowiedź. Można by było ewentualnie też dostać się na te daszki. Zobaczymy, czy to będzie takie super proste, czy nie do końca. Czy to jest taki balkonik, balkonik? Tak, balkonik, balkonik. Pytanie, patrzcie, tam jest okno. Można by było ewentualnie... No i tutaj coś jest. Ja bym najpierw tu wyskoczyła, może co? Pytanie, czy ja mam to rozwalić, czy jak? Nie, ona nie chce tego rozwalić. Okej, okay, ona chce tu po prostu wejść. Dobra, to łapkujemy się. To no, tutaj nic nie... Nie, no poczekajcie, to tutaj nic nie było w takim razie. Aha, jakiś psiunek lata. Tutaj jest jakaś niewidzialna krawędź. Mhm, takie jojki. A gdzie ja tą krawędź... A może to tak wcale nie miało być, moi drodzy? Ej, to dziwne jest. Nie uważacie? Ej, to jest... Nie, tu coś jest tu nie tak, ewidentnie. Nie wydaje mi się. Czy coś tu jest pominięte? Czekajcie. Bo to dziwne jest. No powiem wam szczerze, dobra, a tego psiunka widzisz, czy nie widzisz? Nie, nie widzisz. Kurde, no nie wiem. Wiecie co, zapiszę w tym miejscu, ale mam obiekcję. Ja sobie zapalę oczywiście flarę, dobrze by było się tutaj rozejrzeć. W każdym, że tak powiem, końcu. To otworzymy. Ewidentnie jakiś skrót. A mogłabym zobaczyć do czego? Aha, to jest tu... Dobra, bo to jest przy tej drabince. W porządku. To w tym momencie już nie będziemy musieli jej tam, wiecie, zawracać gitarę. A czy można rozwalić te... Nie, nie można. Weź tą flarę z powrotem. Co to jest za mieszkanie? Czyje to jest? Wygląda jak dom Lary. A czy w sensie jak wnętrza z teksturkami Lary. Dobra, tutaj w tym... W tej uliczce nie ma nic. Trzeba się dobrze rozglądać za sekretami, bo one mogą być gdzieś tutaj walnięte. Tak sobie, o, leżeć. Tam jest chyba wejście do tego parku, to może na razie nie. No to za chwilkę na pewno. Ja chcę wszystkie sekrety. Tu coś jest? O, tu jest apteczka. Skitrana jak nie wiem. Odpal kolejną flarę. Tego parku pytanie, czy idziemy od razu, może jeszcze się tylko rozejrzę, co tam jest, może tu na tych schodkach, a na tym daszku? Nie, to jest daszek, który ewentualnie
A pod tymi parasolami też nie. Zaraz sobie tam pójdę. Tu jest tutaj coś? Nie. Czy jest tu się czegoś chwycić? Nie. Tu jest różyczka. Patrzcie, jak sobie leży. Hit. Ile tego mamy? 12 na 20. Tam dobrze by było. Warto się też dostać na te... na te... na to ogrodzenie całe. Jeszcze zajrzyjmy sobie, co jest w tym miejscu. Tu jest jakaś lodziarnia. Jest tu jeszcze jakiś skrót? Coś teges, szmeges? Odpal kolejną flarę. O, aparat. A, to jest ten most, o którym była mowa. Dobra, to ja kojarzę. Było. Była o tym wzmianka. Ile ich jest? 3 chyba, tak? Nie, 2. 2, 3. 2. 3. 4. Okej, ale jak zerkniemy na zdjęcie, to ona sama nam tu, że tak powiem, podpowie, ile tego jest. 6. No, 6 statu. Co mogłabym liczyć, wiecie? A, pytanie, czy gdzieś tutaj są jakieś miejsca sekretowe? O, mamy demko. Dobra. No, wygląda to zacnie. A teraz można faktycznie policzyć, że jest 6 statuł. A, bo my tu możemy teoretycznie zejść, ale chyba nie chcę. Jeszcze tam jest jakaś do rozwalenia skrzynka. To mogę tylko tą skrzynkę rozwalić i podeszłabym sobie tam do tego parku, bo raczej to będzie dość istotne. O. Okej, mamy flary. Na razie ja nie mam zamiaru tutaj nurkować. Zrobimy to później. Znaczy, muszę chyba zanurkować, żeby w ogóle się wrócić. Więc chciałam się skupić najpierw na tym ogrodzie. Lecimy tam. Fajnie jest to wszystko przemyślane przez autorkę. Podobają mi się i teksturki, i całe rozmieszczenie tego wszystkiego. Fajnie jest wplatana, no bo to jest Krajty Classic, tak? Fajnie jest wplatana tutaj takie vibes, teksturki z konkretnych części klasycznych. Była już Maria Doria, tam na tym magazyn, Boże, tam na tym, co ja gadam, o, use the camera here, a są gwiazdy, ej, faktycznie, czekajcie, to ja sobie tak stanę, a to było na tym rysunku, pamiętacie? Weź zrób zdjęcie, to była taka podpowiedź tam. Tak, mamy wszystkie, tak, mamy wszystkie podpowiedzi. Dwa, czyli gdzieś, jeżeli znajdziemy jakiś panel, to będzie tak, 2, 3, 2, 6. Tak? Tak. Dobra, co my tu mamy? Tutaj jest coś pływanego, takiego w sensie, że można gdzieś się zanurzyć, czy tak nie bardzo? A są jakieś drzwi zamknięte, ale nie mamy dźwigni. No to proponowałabym najpierw się tu bardzo, bardzo dokładnie rozejrzeć. W ogóle po pierwsze, tu widzę, że jest jakiś przycisk. Co on nam tu otworzy? Pewnie znowu jakiś skrót. Co to jest za skrót? Okej, wiem już gdzie. Przecież my tędy właśnie przechodziliśmy, tylko tu była zamknięta ta kratka, w porządku. Co jest tutaj? To jest tak, znowu jakaś lodziarnia, tak? Marko, coś tam. Różyczka, wiedziałam. Okej. Co jest tutaj? Mogę tutaj wejść? Czy leży tutaj coś gdzieś na ziemi? Czy niekoniecznie? Pytanie, czy ten gostek wstanie, czy nie?
Chociaż to nie jest chyba z cyklu, słuchajcie, jakiejś fantazy, ten custom. Raczej nie. To jest jakaś bramka? Bramka. To jest jakiś przycisk. Są przyciski? O kuźwa. A skąd ja... O kurde. Ale one są jakby nieaktywne. No to co? To wszystko w tym miejscu. Ja bym się chciała dostać tam na górę. No i jak ja się dostanę na ten żywopłot? Może z tej mańki się tutaj w żaden sposób nie dostanę. Czekajcie. Nigdzie? Serio? Nie wejdę? No to jest wszędzie za wysoko. Teoretycznie. Może trzeba będzie faktyko sobie tutaj te przyciski. No nie wiem. Bo ja myślę, że ewidentnie trzeba by było pochodzić tam po tych daszkach. Mogą być znowu jakieś skitrane tutaj fajne rzeczy. Dobra, to może jeszcze popływam sobie, czy nie? Jak myślicie? Kurde, no nie wiem. Waham się, muszę wam powiedzieć. Czy tu, czy tam? W sumie tutaj, tak jak patrzę, to teoretycznie tam nie ma gdzie wypłynąć, więc... Moglibyśmy spróbować się tu gdzieś zanurzyć. Dobra, jest jakieś przejście podwodne, ok. Zerknę jeszcze w inne miejsca. Czyli jest jakiś spot. Mogłabyś odpalić kolejną flarę? Dzięki. Dobra, i tutaj jest prąd, który nie pozwoli nam płynąć dalej. Dobra, czyli jest tylko jedno w zasadzie miejsce do zanurkowania, to sobie skorzystamy z tego. Niech będzie. Okej, super. Dobra. Ej, ja zaraz się utopię? Chyba tak. Ale mamy dużo apteczek, więc... Gorzej, jak nie zdążę nawet z apteczkami, nie? O, weź tam apteczkę. Trochę nie... Trochę słabo to, że tak powiem... Wyliczyłam. Ale jest okej. Okay. Na coś trzeba było, słuchajcie, te apteczki zużyć. Kuźwa, co to za miejsce? Trochę takie... Teraz to mi się trochę nawet z Angel of Darkness kojarzy. Ale to drugie to też może rozwalić, nie? Nie ma, słuchajcie, to jak strzelać z rewolweru tutaj do skrzynek. Czy to się otwiera? Tak. No dobra, widzę ten przycisk. Widzę. Okej, os. A co tu jest w ogóle na dole? Poczekajcie, zanim zacznę. Aha. Pytanie, czy tam można skakać, czy tak niekoniecznie. Co, stało się coś? Woda się zapełniła? Cokolwiek? A, okej. No, okej. Coś tutaj mamy? Nie. Pytanie, kurde, czy ja tam mogę wskoczyć? No powiem wam, że jakby się tak uprzeć... No słuchajcie, po coś, ja tak wychodzę z założenia, po coś ona nam... może być ciężko. A tu do wody można wskoczyć? Czy tak nie bardzo? Czy ona już się zabije? Zabije się. A, powiem wam, że tutaj upierałabym się w kwestii... No nie, jest tak troszeczkę tutaj bez sensu zrobione, chyba że to jest jakiś cheat. Ewentualnie później się nad tym pomęczę. Na razie pójdziemy sobie w to miejsce, które sobie otworzyłam.
szczurek. Jeszcze gdzieś jakiś, bo chciałam odpalić, moi drodzy, flarę, bo jest tu naprawdę tak ciemno. Chyba nie. Bierz następną. Ile mamy tych flar? Mogę je tak nimi szastać? Boże, 87 flar. To bezwzględnie tak. Dobra, może najpierw sobie popływam. Popływam, zobaczę, czy ewentualnie nie trzeba niczego rozwalić tutaj pod wodą. Nie, to jest tylko jakaś znowu ta z tej pizzerii beznadziejnej. Tu można przepłynąć, to za chwilkę. A tam jest jakieś przejście. Dobra, to przepłyń może najpierw. A, jest tu do rozwalenia jedno pudło. I są drzwi nawet. Kurczę, nie zwróciłam uwagi, czy tam jest coś zamknięte, czy nie. Czy tam była różyczka, czy mi się wydaje? Jest różyczka. Okej. Okay. Czy te... Aha, to są takie drzwi. Dobra. To sobie zaraz otworzymy. Tylko jeszcze chciałam zerknąć. Tutaj jest też takie jedno przejście. Czy one jest otwarte, zamknięte? Nie ma pojęcia. A, to jest zamknięte, dobra. To jeszcze tylko może... Bo tu nie będzie żadnej jakiejś takiej jump dźwigni, co? Miejmy nadzieję, że nie. Dobra. Dobra, otwieramy w takim razie. O! Mamy tutaj. Dobra. Tutaj coś jest. Dobra, to czołgamy. A, tutaj są jakieś te. Słuchajcie, ile mam tych w ogóle naboi, bo tak troszeczkę szastam nimi. 30. No dobra. No to może nie bądźmy tacy hop do przodu. Kiedy można, to można. Jest tutaj, okej. Okay. Jeszcze jest po drugiej stronie chyba to jakiś czołgamy, z tego co widziałam. Może zabierz te flary. Się zastanawiam. Okej. Okay. W ogóle tak, ile my już gramy, moi drodzy? Bo tak w sumie gram i gram. Mam 25 minut jeszcze. Gites. Zapal to, bo jest ciemno. Mamy tu coś. To jest coś takiego jak do windy? Gdzie ja to mam włożyć? Było tu coś takiego? Jezus, ja nie widziałam czegoś. Czy ja nie zwróciłam uwagi, czy ja? Chyba nie zwróciłam uwagi, to tak się właśnie rozglądałam. No ewidentnie to jest, było w pomieszczeniu obok, według gry oczywiście. Mhm. Super. Wszystko na mnie zaczęło oczywiście już albo napieprzać jakaś para, albo słuchajcie, ogień tutaj to jest, dobra. Nie wiem, czy ja się tak beznadziejnie rozejrzałam. Aha. O Jezu, serio? Okej. Okay. Really? Czy to było tutaj? Nie. No, a co tam? Zrobimy sobie, słuchajcie, kółeczko dookoła. A, chyba, że słuchajcie, dobra. Chyba, że taki patent. Że trzeba by było skoczyć tu. O! I w ten sposób, dobra. Okej, jos. Coś było tam, kurde. A tu? A tu? Aha, to jest tutaj, gdzie... Dobra, my żeśmy sobie to tutaj w tym miejscu włożyli. To chyba robimy to w dobrej kolejności, teoretycznie. Tylko słuchajcie, teoretycznie. Dobra. No nie, no serio. Ile jeszcze tych szczurów? A, bo to jest to miejsce... Dobra, to jest to miejsce, w którym rozwaliliśmy sobie... Okej. Okay. Dobra, ale nic nie zostawia. Dobra, weź następną, bo naprawdę flar mamy pod dostatkiem. Nie ma sensu tak tutaj szpuncić w tym miejscu. I mamy jakiś, słuchajcie, czerwony przycisk.
gdzie to jest. Okej. Tu coś? Matko, jakie tu są, słuchajcie, zawiasy bez przesady. Aha, tu nam się skrót otworzył, okej. No i w sumie tym skrótem należałoby przejść, prawda? Takie jojki. No dobra. Boże, to nie to miejsce. Stanę zaraz szału. No, to tam się otworzyło. Okej, jest. Bydzie. To jest do przesuwania, czy jak? I might be able to grab that pipe. What? Jak to? Chycić się tego? Czy jak? Nie wiem, zaraz będziemy kombinować. Najpierw sobie porozwalam, pozabieram wszystko to, co jest tutaj ewentualnie do zebrania. Nie. Jeszcze tutaj są jakieś... O, widziałam, tam chyba naboje były na szafce. Bo mi się zdaje. Tu jest zamknięte, w porządku. Czy to się przesuwa? No niekoniecznie. Czekajcie, bo ja widzę, że tamtą szafkę trzeba przeszukać. Okej, okay, no to powiedziałaś, że może się chycić tych rur. No dobra, to zaraz zobaczymy, tylko ja widzę tutaj naboje. Właśnie. Skoro twierdzisz, że się da i potrafisz, no to tak też zrobię. Chyba nie bardzo. W tym miejscu. Że tutaj te. No co tu chodzi? Ja nie kumam. Chyba, że z tego. A, okej. Okay. No ale co mi to daje? A, dobra. Już nie było tematu. Wszystko już jest jasne. Czaja. Może najpierw w tą stronę, w tą? Nie wiem, w którą mańkę najpierw. A tutaj, bo jest czerwony przycisk. Pytanie, czy to będzie jakiś... jakaś czasówka? Nie, na szczęście nie, okej. Dobra, no to otworzyły nam się wszystkie te przyciski. Pytanie, czy one będą miały związek z tymi rysunkami, księżycami i z tymi gwiazdkami. Tego się tutaj nie dotyka. Więc tutaj nie ma dużo niepotrzebnych pudeł. Mamy klapę otwartą, to mi się podoba w takim razie. Okej, tu już jest od razu wyjście. Które tu się wychodziło? Tutaj? Nie. Teraz będę, słuchajcie, szukać. Jak się dostać tam wyżej? Można w ogóle? Ej, a tutaj? Co tutaj jest? No to ja tędy tutaj płynęłam, prawda? No dobra, a... to przejście? Aha, to jest to wodne, dobra. No to co, ja muszę jeszcze raz? Tym nie ma żadnego fajnego skrótu jakiegoś takiego? Nie wiem, coś mi się nie wydaje. Oni tu tak zawsze wszystko ładnie, skrótowo. Bez sensu. A tam pod wodą nie otworzyłoby się jakiś skrócik. Kurde, przecież to mam... trochę to mam do powrotu. Bez sensu. Serio, nic się tu nie otworzyło pod wodą? Tylko jedno przejście? Podwodne? Beznadzieja.
Nie no, bo słuchajcie, nie tyle, że tracę czas, ale... Ale czekajcie, bo przecież tam się chyba jeszcze taka kratka otworzyła, czy nie? Czym się... Tu się klapa otworzyła, ale tam była jeszcze jedna drabinka przecież. To nie w tym miejscu. Momencik. Tam były dwie drabinki, prawda? Jedna z klapą taka, co nam się otworzyła, a druga zaraz tutaj przy tych rurach. Dobrze mówię? Czy to jest to samo? Patrzcie, tu jest jeszcze druga drabinka. Moment, 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 moment. Którą ja zeszłam? A, widzicie. A, okej, okay. I chyba tu przy tych przyciskach wyjdziemy. W porządku. No i teraz tak, moi drodzy, pytanie, które ja mam tutaj teraz poprzestawiać te... Ale może je po prostu trzeba poprzestawiać przodem tam do tej statuły? No nie wiem, no bo one są wszystkie jakieś takie. Czy jest coś przodem? O, ten jest przodem, księżyc, ustawiony. A tamte... Tutaj jedna gwiazdka jest, powiedzmy, że jest ona ok. No nie wiem, na przykład zróbmy to na razie na bolka oko, dobra? Czy to mamy przestawić, żeby to było odwrócone po prostu do... No tak, to chyba nie. Aha. Aha. To głupie jest. O matko. To głupie będzie. Wiecie o tym. Skąd mam wiedzieć, jak to zrobić? Matko Boska. Nie wiem. Nie mam, słuchajcie, zielonego pojęcia. Wszystko jest teraz nie tak, jak powinno, nie? W ogóle co ja mam pozałączone? Mam jeden przycisk. Ten przycisk. Ten przycisk. O, ten wyłącz. O! O, działa, okej. Okay. Czyli tak jak mówiłam, wszystko przodem musiało być poustawiane. Słuchajcie, kurde, już jest 35, należałoby to kończyć. Okej. Okay. A, takie jajki i... A, dobra. No to w porządku. To jeszcze sobie tam podejdziemy, dobrze? Podejdziemy tam i zakończymy na dzisiaj tą zabawę. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Des Seo. And if you want, you can watch the entire playlist from this series here. See you later.